Siemanko, witam wszystkich. Na podsumowaniu trzeciego tygodnia sezonu grzewczego u mnie. Także trochę spóźniony, ale zaczynamy. Postanowiłem to tak troszkę bardziej wizualnie podzielić. I z lewej strony mam zużycie pompy ciepła, a z prawej strony mam zużycie farelki właśnie, 1 kW, o której wspomnę za chwilę. I jak widzicie, pierwsze 3 dni tygodnia praktycznie pompa 0, bo było na tyle ciepło, że nie trzeba w ogóle było uruchamiać i przy okazji też zmieniałem rury. Ale na tyle było ciepło, że na górze miałem ciepło, a niestety farelka w tym na dole musiała coś podgonić delikatnie, bo jest za duża różnica temperatur. Później już się zaczęło. I tak jak widzicie, mamy tutaj, mamy zużycie pompy ciepła 41 kWh, zużycie farelki 1 kW 21 kWh i to jest całkowite zużycie prądu na ogrzewanie mojego domu 62 kWh na trzeci tydzień. No i niespodzianka najlepsza z tego wszystkiego jest, że nadwyżka mi wzrosła, bo widzieliście, w tamtym tygodniu było 2046, a teraz już mam 2189 kWh. Październik zaczął się ładnie, słonecznie, także nie dość, że energia z fotowoltaiki pokryła mi ogrzewanie domu, nagrzała mi dom, bo słońce też świeciło, to dodatkowo jeszcze jestem do przodu. Także teraz zapraszam tych, co jeszcze nie wiedzą, co ogrzewam i jak ogrzewam, czym ogrzewam, na 3 minuty i później wracamy do omówienia bardziej konkretnego tego wszystkiego. Dom ma 10 na 9,5 metra. Poddasze na razie jest nieogrzewane. Rok budowy 1980. Powierzchnia bez poddasza 165 m kwadratowych. Powierzchnia ogrzewana 110 m kwadratowych. Całość ogrzewana grzejniki stalowe plus dwa aluminiowe i drabinka. I tak, piętro to jest 71 m kwadratowych, czyli 184 m sześcienne. Tutaj znajduje się sterownik buforów, który pilnuje temperatury i grzeje, że tak powiem, cały dom, górę i dół. I na parterze jest 39 m kwadratowych, to jest 82 m sześcienne. Reszta pomieszczeń, tutaj to są pomieszczenia użytkowe i są ogrzewane tak naprawdę teraz z tego, co te bufory promieniują. I tutaj jest też farelka 1000 W, która też pilnuje temperatury, bo dół, jak widzicie, jest jeszcze metr w ziemi. I tutaj mam ogólnie jest fundament, cegła jest na zewnątrz do poziomu tutaj płyty i od środka jest pustak żużlowy. Na górze mam pustak pianowy 25 cm, na to wszystko idzie styropian 10 cm i fundamenty są jeszcze styropiane 5 cm ocieplone, także taki średnio ocieplony dom. Także tak to wygląda. Także na dzień dzisiejszy ogrzewam dom pompą ciepła 5,5 kW. Przerobioną z używanego klimatyzatora na kapilarze z inwerterem, która ma na sobie zamontowany wymiennik płytowy. Ta pompa jest na zewnątrz budynku, czyli taki monoblok. Ciepło z tego wymiennika jest przenoszone na bufory poprzez, jak widzicie tutaj, wężownicę. W wężownicach jest glikol, żeby to wszystko nie zamarzło. Bufory mają pojemność 900 litrów plus 150 jeszcze przylotowy, także pełna pojemność buforów jest 1150 litrów. Do tego awaryjnie jest grzałka w pierwszym buforze grzałka 2 kW, w tym buforze grzałka 1 kW, piec elektryczny 6 kW i jeszcze jest kopciuch, który może współpracować z całym tym układem, bo wszystko jest na zaworach zwrotnych. Także tak to wszystko wygląda. Ok, wracamy. Teraz by omówić ogólnie tydzień, co się działo. Także wszystkie linki, co się u mnie działo przez tydzień, wszystkich filmów będą w opisie filmu. Także zapraszam do opisu filmu. Staram się tam wszystko tak przedstawić, żeby było łatwo znaleźć. No i słuchajcie, pierwsze co, to te zera. Było na tyle ciepło, że mogłem wymienić rury PEX, gdzie mnie ograniczała złączka 15 mm na rury PP 32 mm, czyli teraz mam przelot 19 mm. I już pompa obiegowa
na pierwszym biegu lepiej po prostu goni ten glikol niż wcześniej na drugim biegu, tak naprawdę w kilku próbach. I także tydzień się ogólnie zaczął przepraszam. Później były próby. Cały tydzień robiłem próby, już wam pokazuję. Próbowałem sobie wyliczyć COP w różnych temperaturach. Do tego filmu też mam na górze, tutaj wkleję i link będzie w opisie filmu. I jak widzicie, z ładowania buforów średnio wiem, że przy temperaturach pomiędzy 15 stopni a 0, takie średnie COP mam około 2,5. Także jak widzicie, przy zerze mam 2,05. Tutaj koszty też ogólnie liczyłem, ładowania tych buforów przy okazji. Także jakieś informacje już mam i mniej więcej coś wiem. Nie ma szału z tym copem, ale zawsze to jest przy zerze nawet lepiej, dwa razy lepiej jak grzałko, prawda? Także wróćmy do tego. I co? Pierwszy mróz. Pierwszy mróz i to takie minus 4. Także ja trochę na to byłem nieprzygotowany mentalnie, że tak powiem. I zostawiłem sterownik sobie troszeczkę, żeby mi się dom wychłodził. To później pompa musiała kombinować, żeby to wszystko podnieść, ale dała sobie radę przy minus 4. Do tego też mam tutaj link, umieszczę na górze i w opisie na pewno będą linki. I pierwsze takie moje grzanie, doba z mrozem minus 4 i w dzień było 10 na plusie. Do tego taki mocny wiatr wiał. No to zużycie miałem, jak widzicie, 26 kWh pompa i 2 kWh wzięła farelka, bo jednak za niski miałem po prostu ustawione na noc temperaturę, za bardzo mi się dom wychłodził i na parterze musiała mi to farelka trochę podgonić, zanim się z powrotem to wszystko podniosło. A ta doba teraz co jest, to praktycznie widzicie farelka zero, bo pompa chodzi i w nocy chodziła i w dzień. W nocy było około minus 1 i w dzień teraz tak się trzyma około 10 stopni, ale jest taka szarowa, brzydka pogoda strasznie. Ale już bez farelki 26 kWh. No tak, na takie zużycie się muszę mniej więcej przygotować. Także tak to wygląda. Słuchajcie, przeżyłem pierwsze mrozy, ale widzę już te niedogodności tego układu i będzie plan na nowy sezon. Tak już mówiłem w jednym filmie, ta pompa będzie na pewno do sprzedania. Ja nie mam zamiaru jej tutaj katować i nie wiadomo co robić. Ja mam na tyle opału jeszcze, że będę jej pomagał w mrozach. Zobaczymy jak to wyjdzie, też będą z tego filmy, jak się ten bufor mój uzupełnia z kopciuchem, bo ja paląc w kopciuchu i robiąc gorący powrót, mogę po prostu też tym powrotem ładować bufory i pompa też będzie schodziła sobie z mocy i niech sobie chodzi cały czas, także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Cóż więcej, mogę was jeszcze zaprosić na mój kanał. Także zapraszam na mój kanał, na którym znajdują się playlisty, w których staram się w miarę to wszystko uporządkować. I tutaj jest playlista Pompa Ciepła czy da radę od właśnie tych tygodniowych zestawień. Także tu się będą wszystkie pojawiać zestawienia i różne inne playlisty właśnie z pomp ciepła, solar trackerów i w ogóle cuda na kiju, co ja tutaj nie wyprawiam. I zapraszam was na mój kanał. Oczywiście pompy ciepła, bufory, fotowoltaika, solar trackery, kolektory słoneczne, wszystko co związane w miarę z odnawialnymi źródłami energii. Staram się to jako tako ogarnąć, czasem mi wychodzi, czasem nie, ale zapraszam serdecznie, dużo komentarzy, porad jest. Także pozdrawiam i słoneczka życzę.